Motor odpalony. Motor odpalony, proszę cię bardzo. Nie przyprowadził tak daleko, hopie. Po co to było komu? Na co to komu? Znaczy w sobie... w tym samym bloku było dobrze. Jak tak, w tym samym bloku? W sumie racja. W tym bloku jest mieszkanie przecież. No w sumie mogę kupić jeszcze, nie? Drugi raz. Nie, no co ty ziomo. Czekaj, ty się sprzęglisz tutaj. No ja. Pewnikiem gdzieś tu będziesz, dobra. Nie. Ja tu już do ciebie jadę. My friend, czekaj, już tam do ciebie cisnę. Ja Ja też skręcam. Nie, to nie tu skręcam. Czekaj, kawałek dalej skręcę. O! Jestem, hamuję na przednim kole. Widzę cię. Siem. O! Dobra. O, jaka laska tu stoi. A, to jest ten. Co? Co? Uj, gdzie laska? Jak? Tam jadę. Co jej się stało? Natalia, dzięki za donate'a. Czajniczek na ciebie, tak? Okej. Okay. Ło, przecież między... A to jest ta laska. Ej, u ciebie też wszyscy chcą kupić czajnik? Czajnik! Plaga nic nie wie. Jaki czajnik, typie? No co? No czajnik. No nie wiem... Czajniki sprzedawał? No. Widziałeś tą glebę? No widziałem. Miałeś dzikie stąty robić, chłopie. Co ty robisz? Ale on nie poleciał, tylko zostawił motor. Co on teraz No proszę robi? Cię, no ty co ty? Mi się motor zblokował. Pa. Wyno go ten. Stuknąć ci go? Tak, poczekaj, chyba sobie dam radę. No, dałem radę. Pomogłem ci. Nie. Nieprawda, ja ci pomogłem po prostu. Nie. No patrz, nie da się z tego skoczyć. O, już się da, teraz da się. Da, nie? Poskaczemy teraz z tego. O. Nie, auto. O, w mordę. O, motor! Mało brakowało. Mało brakowało, tak o włosy. Dobrze, prawie. Dobrze, nie pykło do końca. Jakiś rozjechał motor, nie? Ale wybuchł ci już, czy jeszcze nie? Typek w różowym kasku. Nie no, zdarza się, słuchaj, to są takie, wiesz, to jest GTA, to jest wszystko możliwe. Jak najbardziej. Słuchaj, dobra, jadę. Czy będziemy zapraszać do sesji tutaj, na stunty? Ej, ziomek, bo ten, jestem na górze. Jest pytanie do ciebie. Bardzo dobry pytanie, może później coś zaprosimy? Ja myślę, że później możemy zaprosić, ale zaczniemy od tego, że najpierw sami coś tu poskaczemy jeszcze. Może zgubmy policję i ten. Ale to ciebie policja ściga, nie mnie. Ciebie też. Nieprawda. Ja już uciekam. O, to jest ta fajna miejscówka. Oj, okej, okay, nie pykło. Jestem schowany. Ja też. Nie znajdzie. Schowałem się. Nikt mnie tu schowałem nie znajdzie. Schowałem się. Nie żyjesz? Umiera, Paweł. Proszę cię, jak uderzasz głową w ścianę budynku, znaczy nie, no motorem, a później głową bezpośrednio w beton, to zazwyczaj to się kończy śmiercią, wiesz? No. Znaczy, powiem ci szczerze, nie sprawdzałem w rzeczywistości, jak to wygląda, ale tak słyszałem, tak mówię. To może być. No. To wie. No wiesz, już nie bywa, no może być tak, że człowiek przeżyje, nie? Przywali w ścianę i przeżyje. Możemy stuntować. O, tu dobrze. Mam miejscówę. Gdzie masz miejscówę? Gdzie ty jesteś? A, tam wjechałeś. Musisz coś osiągnąć? Tak. Tak co? Średnio mówisz? Na lampie przez chwilę. U wieku. Przez lampę. Na lampie byłeś? Normalnie, nie przesadzaj, nie przesadzaj. A to, nie jest, to jest ten budynek, co tu się tak hopsa, pamiętasz? Tak, ja pamiętam właśnie, to jest ten budynek, gdzie się bardzo mocno hopsa. Fajnik. Aha, o to chodzi. Czali swoją emotikonkę tego różowego czajnika. No wiesz co, tu jest kwestia taka, że chcieli zobaczyć mój czajnik i ja wczoraj na live pokazałem swój czajnik, nie? Co, różowy był? Nie, no był zielony, ale emotikonka musi być różowa oczywiście, nie? A, no to robi sens. To jest sensowne i w sumie to ja powiem ci szczerze, ja nawet jestem skłonny niedługo kupić sobie taki nowy czajniczek różowiutki. Różowiutki czajniczek. Różowiutki czajniczek, wiesz, taki. Różowa siła, nie? Mówię sobie, zrobię siłę z różowej herbaty. By! Wow! Oj, widziałeś, we dwóch pojechaliśmy. Tak. Ej. Ja nie przeżyłem, niestety. To jest płomem. Przykro mi. Płomem. Plago, przepraszam. Kopnąłem cię po drodze, czy nie? Nie, ja uderzyłem o ścianę budynku, wiesz. Cześć. Straszny smutek. Siema, jo. Zdarza się. By, gdzie jest mój motor? Tam, dalej. Oj. No nie, no dzięki, Paweł. Dzięki. Ej, u mnie się. Nakierowanie. Ej, u mnie się teleportowałeś. Biegłeś. No, u mnie to zostałem motorem w tyłek. No później dobra. Dostałeś, teleportowałeś i zostawiałeś. A patrz tutaj, co tu jest? Zostawiłeś na ziemi taką czerwoną sraczkę. Aha. Pa, ziomy, co ja tu znalazłem. Pa. Ale nie no, spoko, nie? Bru. To jest moim motorem dzisiaj, on nie chce latać w ogóle. A wiesz co, ostatnim. Ale mi wczoraj latał. Dobra, spoko, teraz nie zbyt. Twój też nie chce latać. No coś się uszkodziło, zepsuje. Nie, nie, ale słuchaj, ostatnio na live jak robiłem właśnie takie dzikie stunty, no. To ja ci powiem, że ja normalnie z budynku na budynek przyleciałem i to wiesz, na tym samym poziomie niemalże.
Aha. Bra, ja się rozpędzam, jeszcze nie wiem na ja bym się chętnie pokazał to, jeżeli znajdę ten budynek, ale powiem, że nie znajdę tego budynku już. Chłopie, na niczym się nie da skakać, nie? O, to było gdzieś tutaj chyba. Wracają po prostu. Nieprawda. Prawda. Da się skakać. Ja ci to muszę pokazać, to jest normalnie taką proelą miejscówę znalazłem. Muszę kawałek odjechać, bo to chyba to nie było mi tutaj. Mi to się motor psuje normalnie. Tutaj, bo jedź do mnie może, o. Jadę. I tutaj była chyba ta miejscówa. Tak, to ja ci pokażę, to jest normalnie takie proelo. Jadę. Jedź. Nio. Czekaj, czy to jest, ja sprawdzę, czy na pewno to jest tu. Gdzie tak, to jest tutaj. Dobrze, wjeżdżam na górę. Do garażu? Do garażu, na samą górę musisz wjechać. Dobra. Tu są szprunki do kupienia. Szprunki? Po co ci szprunki? Proszę cię, teraz nie pijemy. Teraz są szprunki. Teraz musimy jechać na górę. I ja ci pokażę, gdzie walnąć, żeby polecieć naprawdę proelo fajnie. Dobra. I będziesz miał wtedy MLG na czacie. Ja ci to mówię. Jedziesz tam, czy nie jedziesz? Jadę. Już jestem na czwartym. Na czwartym jesteś? A ile tu jest w sumie? Nie wiem. 5. Jestem. No więc zobacz. Będziemy się rozpędzać tam, gdzie z jednego miejsca, tam jak najdalej. No. I musimy przywalić mniej więcej tutaj w ten punkt. Na ten zielony się doleci? Tak. Halony. Ja doleciałem dwa razy już. Dawaj. Już dwa razy doleciałem. Znaczy nie dzisiaj, nie teraz, ale zaraz to mam zamiar zrobić. Skoro tak mówisz. Czekaj, tylko się ustawię. Chcesz we dwóch pojechać razem? Będzie śmiesznie. Dawaj. Tylko czekaj, tak. Nie wiem, czy trafimy. Dobra, czekaj. Gotowy? No. Kopcisz się trochę, ale dobra. No. Czyli tak. 3, 2, 1, start! Juuu! Motorek trochę powolniejszy od twojego. Wow! Nie no, dolecisz, to tam nie doleciałem, ale to jest spoko. Spoko! A gdzie ty jesteś? Na budynku! Serio? No! Czemu ja nie wyleciałem? Ty masz szybszy motor. Nieprawda. Ja ewidentnie muszę stuningować motor. Plaga, jedna rzecz, o której ty też mi kiedyś powiedziałeś. Sprzęglenie. Podnieś sprzęglenie, podnieś koło wyżej i cię wysprzęgli, mówię ci to. To jest spoko opcja. I to później jeszcze jest fajna opcja, bo ty możesz jeszcze dalej skakać. A fajna deszczowa pora jest, więc jest naprawdę super. Deszczowa pora się przyczynia do wyższych lotów, wiem. Czekaj, a ty tam wjeżdżasz, dobra, to ja polecę kawałek dalej już. Ja tam będę sobie zjeżdżał. Mój to w ogóle się zatrzymał na ścianie, tu twój poleciał, a mój tak o! Przywalił w glebę, nie? Dobra. Ja sobie teraz zobaczę z tej perspektywy dolnej. Już wjeżdżasz? No już czwarty. A już widzę, czwarty, dobra, to zaraz będziesz na piątym, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy on w ogóle tak poleci ładnie. Okej. Czy ja się ustawię kawałek dalej, żeby to widzieć fajnie. U mnie był MLG, wszystko się zgadza, ludzie się cieszą, nie? Ludzie się cieszą, ale przewaliłeś o glebę i wszyscy się cieszą, mówisz? Nie, o ścianę. O ścianę przewaliłeś, dobra. No. Widzę, rozpędzasz się, widzę na mapie. Bru! Yeah! Doleciałem. O, widzisz? Spoko opcja, nie? Rozszybowałem, no. Spoko opcja. Teraz gdzie jedziemy? Znaczy w sumie możesz wyskoczyć tam dalej. Jeszcze. Tak, jedziesz cały czas prosto i wywalić sobie tutaj na tego, na helipada. O, wleciałem gdzieś w połowie. No właśnie, ale mi się też zdarzyło niestety, że tak powiem, nie, że nie wyszło. Dobrze, w takim bądź razie, jesteś na ziemi już, czy jeszcze gdzieś indziej? No. A, tu jesteś, dobrze. Siema. Ktoś mi pisał, zróbcie dzikie stunty w lesie. W lesie? A no właśnie, nie wiem, jak w lesie można skakać normalnie. Nie, no popatrz, ja znam miejsce, pa. Pokaż. Ja znam miejsca, chłopie. Dobrze, jadę za tobą. My friend. Powiedz, żebyś chciał coś przywalić, to autentu. To się przygotuje. Jedź prosto cały czas i troszkę w prawo. Troszkę w prawo. Więc nie mówisz! Ja myślałem, że... Się wysprzęgliłem, słuchaj, na autostradę. Myślałem, że tutaj mamy skoczyć. Ja nie wyhamowałem, bo ślisko. Aha, no i teraz mi to mówisz. Tam jadę. To było żenujące. Dobrze. Już jadę do ciebie. Mój tu trochę tak jakby tutaj ten, nie wyskoczył wcale. Pa, co tu się dzieje, pa. Już ostrożnie wjechać na górę. No. Bardzo ostrożnie, to jest Ej, serio? Bardzo ostrożny stunt. Ej. Tu jest sam wjazd, to już jest stunt, nie? Tam nie ma wcale garażu obok, gdzie są wjazdy normalne. Nie ma. Nie myślę o tym. Jedzie! Trzeba wjechać po tych, po schodkach. Ja nie wiedziałem, że to taki wjazd jest nawet. Hop. Hop. Pa, co się dzieje. Pa.
pa. Tu jest taka hopa, jest taka hopsalnia. Megi, dzięki za donate'a. Również cię pozdrawiam. Jak dobrze wymierzymy, to wlecimy na ten budynek po prawej stronie. Teraz ci pokażę. Ja nie mogę już normalnie wjechać. Nie, mówiłem ci, że nie ma wjazdu garażowego. Nie ma? Widzisz to, co ja widzę tu? Gdzie? Jedziemy. Gdzie chcesz wjechać? W prawo, na te takie tam. Na te budynki tam? Tak. Aha, nie wiesz, stąd, czy to jest nie niebezpieczne, obok, wiesz o tym? Są złe. No wziął i się wywrócił, nie? Ja, seler. To było żenujące. Patrz, tutaj chyba. Czemu tak dziwnie to zrobiło? Nie udałoby się stąd skoczyć. Ale... Jak stąd skoczyć? Gdzie jest stąd? Tu. Tu. To. A, tutaj. Nie. No. Nie wiem, to ty pierwszy spróbuj, dobra? Dobra, ale rozpędź się. Testuję. Spoko, ja to stestuję. Martwię się, że przelecę tutaj, że nie zdążę opaść na grzebę, nie? Nie zdążę opaść. Dobrze, tak spróbuj. Być. Spróbuję. Próbujesz? MLG jest we krwi. To jadę za tobą. Lecę. Chłopie, przeleciałem ten dach, jestem na ulicy. Wow. Ała! Jezus, kto tu postawił? O. Ja to doleciałem. Kto tu ścianę postawił? Co to było? Oh my god, co to było w ogóle? Ale tu też widzę dobrą miejsce. Ty czujesz to? Ktoś tu dał normalnie klimatyzację i walną klimatyzację chyba. Aha, nie wiem po co ta klima. Nie wiem, ale głową przywaliłem. Głową przywaliłem, to nie jest, to nie jest dobre. Opcja. Oj, nieważne, nie ma opcji żadnej. Motor sobie zaparkowałem ładnie. Mówisz, gdzie zaparkowałeś? A tutaj sobie stoi. Ładnie się zaparkował. O, właśnie tu sobie. Stary, co tu się stało teraz? Ty jesteś. Ja pierdzielę. Na dachu. Jak tu się stało? No nie wiem. W moim motorze? Nie wiem, co się stało, no dwa razy mi wysp... No, patrz, gdzie jestem. Może po śmietniku się da skakać. No, trochę się jakby da, ale... Tak nie, ja uderzyłem w ścianę, wysprzęgliłem od ściany, później wysprzęgliłem od ściany po lewej i później... Ty nie po wiem. Głowie skakałeś, ziom, a nie po ścianie. Po głowie? Tak. Twardo głowie masz? Potrzebuję pomoc. Spróbujmy jeszcze raz. Nie, ja to uderzyłem w ścianę. Czekaj. Nie, no mówię ci. Nieprawda. Mnie powaliło na glebę, na pewno we mnie tak? uderzyłeś. No. Ziom. Widzisz? Ja to wstałem. Nieprawda. Okay. Poszukałeś mnie, ale tutaj jest... no, tu uderzyłem, w tą ścianę, po lewej. No. No serio. No czekaj, ja spróbuję ponownie. Co popa? Popa teraz. Popa no popa, jedzie? Pokaż. No czekaj, jadę. Wow, jak się leci, chłopie. Czekaj, bo nie mogę trafić. Motu. Jezus! Jezus, moja zwłoka leci. jeszcze po nogach. Ej, czujesz, jeszcze gościu po nogach przejechał? Z streamu Pawła. Natalia jest here, wysłała do Najcika tu. O. Jedno euro. Co ty mi tu? Proszę nie skakać tak. Mi spsuje motor. Dzięki. Wysadzi mi motora. Patrz, a tu też się da skoczyć, pa. Gdzie się? Policja cię ściga, wiesz o tym? Ty, ale ona mi... Co się stało tu? Co się stało? Zstrzeliło mi postać. Poza tym mam buźki mrugające okiem cały czas. Jak buźki mrugające okiem? No od Natalii. Buźka mrugające okiem. Buźka mrugające okiem. Buźka mrugające okiem. Buźka mrugające okiem. To aha. Raz. A bo ty masz te czytanie tego, co tam się dzieje, tak? Tak. Kurde. Proszę mi naprawić mój motor. Mój motor się wysprzęglił. Możesz w niego wjechać albo coś? Jasne. Już ci pomagam. Czekaj, ja go spróbuję przesunąć. Nie. O. To nie pomaga za bardzo. Pomoże, pa. O. Pa, bieraj go. Stary. Brawo, Paweł. Dziękuję, o to chodziło. Ale na motor, teleportowało cię. Teleportowało mnie, żebyś wiedział. Czekaj, spróbuj jeszcze raz. Je, dasz radę. Teraz to już się uda. Nie? Nie, jeszcze raz. O. Oj. No, teleportowało go. Wariat jakiś, oh my nie? God. On magic. Przestań się przytulać, zboczeńcu. No. Czekaj. O, no. Siema, też mam tutaj motor. Stary, co za miejscówka jest? O, teleportowałem się na motor, widziałeś? Nie! Gdzie w ogóle? Ale czemu się teleportuje na twój motor? Ja chcę na swój wsiąść. Wiem. Zostaw mnie, zboczeńcu. Teleportować na mój. Czekaj. Przed chwilą. Czekaj, czy ja mam jakiś kill-off albo coś? Sprężynowiec, to nie pomoże. Nie, no za daleko skoczyłem. Czekaj, ja to spróbuję przesunąć, no. No jestem... To właśnie przesunąłem od jednej strony do drugiej i to nic nie dało. No właśnie, czekaj. O!
Jak się wbiłem ładnie, elegancko. Elegancko tu wbiłem na górę. O, teraz mój motor chyba. O, nie, dobra. Czekaj. Jak dziwnie się... Co ja, bo idzie do ciebie, przestań. O, teraz przestań. Dobrze, patrz teraz. Twój to tak jakby tu chciał jechać w ogóle. No nie wiem właśnie, co on robi, nie? Czekaj, czekaj. On robi z kołem. Zaraz wybuchnie. Czekaj, zobacz. Jak wybuchnie? Co ty mówisz? No wybuchnie na bank. O, 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 teraz spróbuj. Teraz się uda na bank. Nie ten motor powył. Stary, ale stoję przy swoim motorze i teleportuję mnie do ciebie, no proszę się. Ja ale pierdziel. Ale twój motor wygląda na wsiadalny już. No nie, no stary. To jest grane. Weź sobie wsiąść na niego. Masz odblokowany? Czekaj, możliwe, że nie mam. Zaraz zobaczmy. Pojazd. Dobra, teraz masz. Teraz tu już stoję do góry nogami. Nie daję rady. Tak. Dziwne, nie? Jakieś tak... co, nie wiem, co się stało z tym motorem, nie? To jest takie... No. Czekaj. O, 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 on coś tu myśli, kombinuje. Myślę, że trzeba go zabić. Zniszczyć? Ostatnia próba. Jest! O, jesteś. Udało się! Pięknie. O no, kurczę. Policja już jedzie. No, no, już tak jedzie, pół godziny już tak jedzie za nami, nie? No. I proszę cię, nie znajduj takich miejscówek, bo te miejscówki są żenujące w tym momencie. Ty, a skąd się nie skoczy? Pa, skoczy się i to jak? O, faktycznie, to trzeba rozpędzić się, ale... Rozpędzamy się tam i popie. Ja tu się muszę rozpędzić! Hamuję. O, jestem. Proszę bardzo, czekaj. Pa. Pa, no i teraz jadę! I prosto w ciebie, jeżeli się nie zewstrzymisz. Wow, na dachu wyląduję. Albo nie. Trochę glebę zaliczyłem. O, jestem na dachu, pojechałem jeszcze grindem po boku i wylądowałem. Okej, okay. Mi się motor kopci, musimy jechać do mechanika, wiesz. Kopcić to się, wiesz, co się kopci. Motor się kopci. Chodźmy do mechanika. Gdzie jest mechanik, wiesz, gdzie jest mechanik? Kojanik? Mechanik? Jo, a, ja już wiem. Dobra, jadę. Bzi, bzi, bzi! Nie. Motor pali, on się już pali na czarno się kopci. Słuchajcie, ostatnio był, pamiętam, Ghost Rider, nie? Dobrze mówię, ten. No, taki gościu z taką czachą, co się palił. No był, był. No ty też się paliłeś wtedy. Było, było. Było coś. Była taka śmieszna akcja, tak jechał i się palił, tak. Wow. Jedziesz? Tak, jadę. Ja w sumie swojego też naprawię na wszelki wypadek. No. Podreperuję go delikatnie, bo nie wiadomo, co będzie się działo. Wziął, wziął. A to nie, tu się nie wjeżdża. No tak, o, nie za bardzo. Oszukałeś mnie. Jedź lewą stroną, będzie śmieszniej. Co? O czym ty mówisz? Czym jak nieudany, moim zdaniem był udany. W lewo wjedź, nie w prawo, w lewo. Nie, w lewo się nie da. Da się, jest wtedy kopsalnia. Da. No tak. No wow. Co za... No i wziął, nie zrobił, no nie zaliczył stunta, no. Ara, będę pierwszy. Pierwszy, wjechałem. We dwóch wjechaliśmy, nie było nawet scenki. Oh my god. Dobra. Napraw pojazd. Zobaczmy, czy możemy coś tu jeszcze zrobić. Co to jest widelec przedni? Po co mi widelec przedni? Klaksony, światła. Materiały wybuchowe? Po co to powiem? Co? Pedały wybuchowe? Co ty gadasz? Materiały wybuchowe. W łebie ty. Ty turbo można wziąć. No co ty nie po... No kurde, teraz... Ja... Nie wiedziałeś, że można turbo wziąć? Ej, czym się klika turbo? Nie klikasz, po prostu już masz turbo. Ta, nie, no to się aktywuje jakoś w takim... Nie, nie. Nie ma? Ta, po prostu jeździ? No po prostu jeździ. Ja, to się nie dziwię, czemu tak latałeś szybko. Mieć turbo. Turbo burbo? No pewnie, że tak. Dobrze. Ja swój pojazd w tym momencie naprawię, muszę ci powiedzieć. Dobra, ja też. Delikatnie zmodyfikowałem jego wygląd. Dodałem tylny błotnik i zmieniłem jednak jeszcze wydech. No mi atakują te Luki Lek, dzięki za donate. I fajnie, co, prosto na ścianę żeś bił tylko. O, i tak się parkuje. Tak jest. I tak w rzeczywistości zaparkować, stary, nie? To byłoby dobre. No zobacz, no patrz, coś takiego zrobić. Patrz, tak, o. Zobacz, takie parkowanie. Gdzie ty jesteś? Takie parkowanie? Nie, nie, takie parkowanie, zobacz. Tak, jedziesz, o. O. Na balkonie wylądowałeś, człowieku. Mamo, jestem w domu. Gdzie jest obiad? Jezu. Oh my god.
Pyk. Takie parkowanie. Dobrze. Schodzę, mamo, idę do, na dwór z kolegą pobawić się. Chopie. Tak, prosto na plecy, prosto na twarz, nie? Taki, taki skok z balkonu. No. Dobra, o, a tutaj, ej, tu jest ekipa, zobacz. Okej, ekipa, już tam jadę. Zobacz, chodź, chodź, czekaj, czekaj. To jest chyba Hadesiak, to jest chyba Hadesiak. Hadesiak, gotuje coś? No, zobacz, kucharze tu są. Oczywiście, dawaj, lejemy typów. Lej typów! Chleba, z jednego buta. Gdzie ucieklasz? Dawaj tutaj, dawaj pizzę. Wow, peperoni, gnoje. Dobra, uciekamy, Paweł. Uciekamy. Dobra, już, już, już. Dobrze ci idzie. Te turbo, nie mogę się przyzwyczaić. To przez te turbo mówisz, nie mogę się przyzwyczaić, no. Tak. To jest. Patrz. Dobrze, jest, grzejemy temat. I cyk. I nie ma. Było i nie ma. Tak jest. Przepraszam, gdzie pan się wysprzęgli w ogóle? Co to jest? A, w lewo. Prosto w lewo w drzewo, tak? Dobra, okej. Okay. Czekaj, tam jakaś znowu ekipa stoi. Zginęło ci się, widzę. Dama, człowieku. Co masz? Zabiłem się, ale poleciałem ponad 30 metrów w górę, nie? Ale gdzie poleciałeś? Pokaż to miejsce. Płot wjechałem. Ale motor został. Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś, a. Idę po motor. Mój motor chyba wylądował na blisko jest? Tak blisko nie jest. Myślę, że on jest na dachu. Bo jest na dachu mój motor, wiesz? Dobra, to ja tam stało. Cię wysprzęglę, jak chcesz. Ej, co to jest za ekipa tutaj na niebiesko ubrani? Ej, no poważnie, chyba mówię. Dzień dobry. Motor. Ej, na ten dach. Czekaj, the track is not yet written. Leba! A tu jest drabajna, dobra. Tam czekaj, dobra, ja jednak chyba jednak uciekam stąd. Dlaczego oni mi taką krzywdę chcieli zrobić? Paweł, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Co, na drabajna jesteś? Motor jest na dachu, wiesz? A ja muszę tam wejść. Jak na dachu jest? No wleciał tam jakimś cudem, no. Jezus Maria, no proszę cię, ty nie potrafisz normalnie jeździć motorem bezpośrednio po tym, co ja chciałem. Po, nie, po, no, pokaż, nie, no po drabinie może niekoniecznie, ale... Pa, chodź z tej strony. Czekaj, czekaj, ja tylko wezmę tutaj, bo mam, nie wiem, czy mam pieniądze jakieś wpłać. I to dość dużo tych pieniędzy strasznie mam. Chodź w tym, podejść do mnie, zobacz, co się stało z moim motorem. Gdzie ty jesteś? A, tutaj jesteś. A, spoko! Tak, dla twojej informacji, to do przodu nie mogę pojechać. Może do tyłu? Pomóc ci? Czekaj, zamieńmy się. Chwila prawdy. Nie mogę wyjąć. O, dzięki. Dzięki, ziom. Widziałeś? Bardzo ładnie. To się nazywa ja golf. Gramy tak. W golfa i słuchaj, potrafię już pewne rzeczy, wiesz, to ogarnąć, no. Nie? Ja skoczyłem stąd, z tego murku. Stąd? Dobrze. Tak, tylko wysprzęgliło i mnie, i motor, ale osobno. Razem, ale osobno. No. Dobrze, bardzo się rozpędzić muszę? No gdzieś stąd to już chyba będzie. Mówisz? No. Czekaj, ja tu zrobię taki motyw. Dobra, czekaj. To ty jedź pierwszy, ja się testuję rozpędzę na twoich zwłokach w razie czego. Dzięki. To już tutaj. Nie, pru, lecę. To mi nie pykło. Słuchaj, mi nie pykło do końca. A ja przeleciałem. Kogo? Dach tutaj przeleciałem. Dach przeleciałeś? Aha. Czekaj, bo ty mówisz, czekaj, w którym to miejscu uderzyłeś? A, tutaj uderzyłeś, dobra. Spróbuję jeszcze raz. Podejście numer 2. I myślę, że stąd będzie ok. Nie, dobra. Dobrze, okay. Jadę. Jestem na górze. Bardzo ładnie. Chopi, pięknie. Jezus, przelatuje! Stój! Wiem, że jest nieźle. Ja tam na dachu chciałem się zatrzymać, ale nie pykło. Dobra, ale to jest dobra miejscowa, nie? Jest bardzo fajna miejscowa. No chłop. Ideal. Idealna, że tak naprawdę następnym razem nie zatrzymuję się na dachu, tylko spróbuję jeszcze dalej się sprzęglić. Bo ja próbowałem na dachu się zatrzymać, tak było, myślałem, że będzie śmieszniej, ale stwierdziłem jednak nie. Jednak wysprzęglenie podwójne albo potrójne stunt jest lepszy. Na pewno. Tylko ten ruch uliczny trzeba by zatrzymać. No. Bo trochę za dużo jeździ, nie? Zabijmy wszystkich. Cześć, ziomki. Siema, piąteczka. Co ty robisz tam? A, biję się z ludźmi. Chcą mnie bić. Cześć? Czemu? Chcą mnie pobić, za co? Ten typek. Ciebie też. Dobrze, ja spróbuję w sumie pojechać dalej. Jeszcze raz tutaj. Dobra. No problemo. Auto! Auto! Ło, aleś poleciał. Ło, poleciałem bez motoru! Ło! Co to było w ogóle? Co to było? Ej, stary, patrz, gdzie ja się zatrzymałem w ogóle dopiero. Ja się zatrzymałem tutaj.
Jestem na dachu, a mój motor jest dach niżej. Ale ja przyleciałem jeszcze na drugą ulicę. O stary. Ja jeszcze na drugim budynku się wysprzęgliłem, stary. No, u mnie to kupi pięknie. Bardzo ładny motyw. Ale to jest fajny motyw, bo tutaj jak wykorzystasz motyw wysprzęglania, czyli wiesz, podniesienie koła, to ty lecisz po prostu, wiesz, hopsasz i skończyć nie możesz. Bez dokładnie. Taki miejscówek. Ja muszę jeszcze raz, może będzie jeszcze lepiej, może będzie, pro elo. No kuźwa, autobus mi wyjeżdża. No nie, no proszę cię. Kodokrę muszę sobie dorwać. Autobus już niestety nie wyminę, nie? Chyba. Autobusy? Słabo, rzeczywiście. Mówię, autobus wysprzęglić to niekoniecznie. Ło. Oj. Co się stało? Dlaczego zdechłeś? Miałem zderzenie czołowe z osobówką. Zdarza się, słuchaj, nawet najlepszym, nie? No, zdarza się, widocznie. Okej. Okay. O, ty też widzę, tak? Ale jestem na dachu. A motor? Motor? To jest ważne. Czekaj. Ostatnio też na dachu został, a ja... Czekaj, chwilę, nie wiem w sumie. Czy ta brama się otwiera? O, otwiera się brama. Zaraz zobaczmy. O, jest! Przeleciał cały budynek. No, to dzior. A nie, nie przeleciał całego budynku, przeleciał płot właściwie. A to i tak dobrze. Ambitnie przede wszystkim, tak, ambitny motorek. Motorek? Ambitny, tak. Wow. Nie, podoba mi się ta miejscowa, muszę przyznać. No, leci się. Ale tu też są dobre płoty, dalej. Tam dalej też są dobre? Żywopłoty, płoty? Kopie. Dobra, to kopie, ostatnie podejście do tego, zobaczymy czy się uda. Tak czuję, że pod tym kątem można by niezłego MLG spota zrealizować. I na dach. Okej, okay, przytuliłem krzaki. Ale motor poleciał, w sumie. Dobra, za późno podniosłem koło niestety. Dobra, mówisz, że tam coś jeszcze jest, tak? No. Że możemy tam jeszcze spróbować? Jakby. Wow. Dobrze, już okay. Tam jadę, już tam jadę do ciebie. Ja tylko trochę. Poniewiera cię troszkę? Uwaga, fajnie, że patrzysz na czat. Dzięki, ziomek. No proszę was, jak się robi dzikie stunty, to... O. No to po ciężko jest. Jedno albo drugie. Jedno albo drugie, tak. Nie będą dzikie, jeżeli będzie paczał. Wow, i jeszcze slajdzik. No, ale tutaj coś jest. Te są dobre nawet, takie malutkie. Małe, ale wariaty, nie? Oj. Oj. Cześć. Siema, co tam? Nie, znalazłem drzewo, wiesz? Wiesz, że tu rośnie drzewo nieopodal? No właśnie, to widziałem, że rośnie. Zauważyłeś? Piękne, nie? Pyk. No to jest kuloodporny płot. Nie, nie wyszło. Siema. Przepraszam, nie chciałem cię wjechać w twarz. Nie przejechałeś, nie? To się nazywa dzikie stunty, powinieneś kask założyć, a nie. No. Na dzikich stuntach każdy zakłada kask. Zgubiłem, wiesz? Gdzieś na dachu wieżowca stoi sobie. Nie. Dobra. Ło. Nie wiem, czy to był kościół, ale... Nie poleciał. Czekaj, o. Chciałby się zabił. Jedź, żyj! Jedź! Dobra, jest, udało się. Wyjechałem jakimś cudem. Ty wjechałeś. Dobrze, co ty masz? Gdzie ty masz? Co? Gdzie masz dzikie auto? Fajne auto tu stoi, stary. Co to jest za auto? Tego auto jeszcze nie widziałem chyba. O, strażak. Nie, w sumie nie widziałem. Dobra, miesza z tym. Ale dość rzadkie. O, mi załatwił. Chcesz się bić? Czy? Dobra. Co jest grane? Bo, koniec z tobą. Koniec z tobą. Unik zrobił. Chciałem go uderzyć, a on zrobił unik normalnie. Widzisz? A to jest taki złośliwy ten. I pierwszy mnie uderzył tak naprawdę. To jest za super auto, okay. Gdzie ty jesteś? O, policja, uciekaj panie Pawle. No tutaj stoi ten. Te bez dasza? Nie, no te z dachem, te tutaj. To jest drugie, patrz, bez dasza takie same. Nie, bez dasza nie jest, te bez dasza to jest inne. No nie, to jest inne. Widzisz, mówiłem, nie słuchasz. Mówiłem, tak. Idziemy, bo policja nas ściga. Mnie również, że tak powiem. Co to było, się pytam, no jak to możliwe? Co zrobiłeś? Wystrzeliło mi chłopie tak postać, wyszła, gdzie jest mój motor? Jak ci wystrzeliło koło? Jak ci mogło wystrzelić koło? Co auto ty gadasz? Motor. O, auto mi wystrzeliło. Kółko kręciło moją postacią. Yeah! Dobre! Okej, okay, spoko. Oj. Nie, żebym się wysprzęgł teraz fajnie, czekaj. O. No to jest. Czekaj, weźmy coś... O. O, dzień dobry. Przepraszam. Już jadę. Dobra, jedziemy. Dobrze, jedź. Czekaj, po lewej widzę coś, dobra. O, tutaj, cały czas prosto. Tak, jest. Zero hamowania. O, mało skakania. Oj, trochę mnie wysprzegliło znowu. Co jest grane, stary?
Gdzie ty poleciałeś? Jestem? Gdzie ty poleciałeś? Jak to ty fuck? To zrobiłeś? Wpadłem pod auto. Ej, no ja jestem na tym, na tej konstrukcji. No właśnie widzę, tylko jak, z czego ty się tak wybiłeś? No, przywaliłem tam, gdzie ty przywaliłeś, tak? No. Później przywaliłem coś, co było wyżej, nie wiem, czy to była latarnia w sumie. Aha. A nie, przepraszam, wylądowałem na ulicy, wywaliłem w te niebieskie, co stoi przed tym. Później wywaliłem w tą belkę tutaj konstrukcyjną. I poleciałem dalej. Tu są murki, już wiem, o co chodzi. Ale mną... Wow! Policja też robi dziki stunt. Widzę właśnie. To, że nie wzięli motoru. Ja przywaliłem w te niebieskie, wiesz, i tam mi wysprzęgliło dalej. Co się stało? Dlaczego zginęłaś? Dobra. Pilnuj mojego motoru, Paweł! O nie, mój motor został katapultowany do policji. Tak? Katapultowali ci go? Tak. Dokładnie to się stało. Dobra. Grindowałem właśnie brzuchem po tym, po ogrodzeniu. Spoko opcja, muszę ci polecić. Grindowanie brzuchem po tym, po takim ostrym płocie jest naprawdę super sprawa. Tak? Tak. Super sprawa? Spoko. Troszkę go zakrwawiłem, ale w sumie nie, nie było źle. Są do takich rzeczy przyzwyczajone. Czekaj, spróbuję się wysprzęglić na tym, radiowozie. Też niestety nie działa. Jezus, radiowoz się przywróci. Jezus, myślałem, że się przywróci na mnie. Dobra. Było takie przykre, jakby mnie zgniotło. No nie? No i życie, wszyscy by się cieszyli tam na tym, na czatach, że o, zgniotło Pawła. Czekaj, zobaczmy. Chłop, ja tu jadę autem w pierwszej osobie. Co? W pierwszej? A czemu autem jedziesz? No bo motor mi ukradli, mówiłem ci. Nie ukradli ci? Policja mi zabrała motor. Zarekwirowali ci. No ukradli. O. Nie no, naprawdę, fizyka w tej grze jest niesamowita. Przejechanie płotu, który jest wyższy ode mnie, spoko. I to na motorze. No widzisz? W rzeczywistości człowiek by się zesrał, a tutaj bez problemu. Dobra, ja idę w takim razie w miasto, że tak powiem. Skoro ty tam jeszcze szukasz sobie. O, widzę fajne rury. To nie z tej strony wszedłem na parking. O, ale nie do końca rury działają. Aczkolwiek sprzęglą w górę. Myślę, że jakby przywalić mocniej, byłoby super. O, jest mój motor. W nienaruszonym stanie. Nienaruszonym? Czemu nienaruszonym? Bo jest nienaruszony. Nie naruszyli ci go? Od razu na stunty. Spoko. Ej, czekaj, to jest opcja, żeby wjechać na budynek. Ty jesteś daleko, czujenie. Czekaj, no to spokojnie, masz szybki motoreł. Myślisz, że nie dasz rady? Proszę cię. Wiem, że dam radę. No, widzisz. Wiem ci, że dasz radę. Czemu miałbyś nie dać rady? Proszę cię. Cyk, proszę, jedziemy. O. I... W sumie dobra, no, to było głupie teraz, to było głupie teraz. Tak? Wykręciło mnie? Nie, wydaje ci się. Aha. To był udany stunt. Aha. Wow, no co za typ spowodował wypadek. Czekaj, dobrze, gdzie jesteś? Halo? Wypadek był. Skliwiłem się ostatnio. Skliwiłem się. Byk. Jezus, no, to dzikie auto. Nic nie siada, nic. Nie, u mnie siada, co jakiś czas u mnie siada. No u mnie w zależności gdzie przywalić, tylko trzeba, wiesz, przemyśleć sprawę, to nie jest tak, że przywal gdziekolwiek. Właśnie tak jest. Znowu. Bogna Komorowska, no, dzięki za suba. Nie, widzisz, nie zdążyłem powiedzieć. Nie mogę, motor nie chce skakać. Jest uszkodzony, wadliwy. Nie wyspał się, czy coś. Okej. Okay. No znowu nie. Gdzie ty jesteś? O, patrz, motor! Yo! Proszę bardzo. Nie, trzeba jechać na stare, dobre, sprawdzone miejscowy, wiesz? 2K obserwujący, proszę, super Megi. Z tego nie będzie. No. Mówisz, dobra, jedziemy, już jadę. Jadę. Gdzie tu jest? Co to jest? Co to jest w ogóle? Co to za ten? Czemu je w bok wysprzęgliło? Tak się nie wysprzęgla. Nie. Opie. Yeah, o. Jadę autostradą. Jakby co? Autostradą? Czemu autostradą? To jest niebezpieczne, nie rób takich rzeczy. Pod prąd jest niebezpieczne. To dopiero jest niebezpieczne. O, Paweł umiera. Powiedział, że to mówisz, jest niebezpieczne co jest, i zginął. Co jest niebezpieczne, mówisz? Nie. Dobra. Idę. Już idę. Wszyscy witamy Bognę. Tak jest. Witamy w ekipie. No i latarnia, nie. Żadne auto nie przywaliłem, ale w latarni to już można, nie? Nie no, w latarni to wiesz. Latarnie zabijają, żebyś wiedział. Niestety latarnie zabijają co jakiś czas. Ta. Agresywna latarnia. Agresywna latarnia.
Czekaj, wow, co to jest za miejsce? Czekaj. A gdzie ty jesteś w ogóle? Co ty wyjechałeś tak daleko? No, tam dalej, do przodu, dobrze. To ja już tam, że tak powiem, jadę powoli. Powoli jadę. Po drodze może coś zahaczę jeszcze. Bogo. Dobra. Okej. Okay. Ładnie, nad autami przejechałem nawet. No, widzisz, da się, da się. Okej, okay, dobra. Koniec, koniec tutaj proelo. Skończyło się. Co jest? Nie, wiesz co, auto mnie potrąciło.